Witam wszystkich, z tej strony Piotr, Radio Antykapitalistyczne. Jest z nami Mateusz Piskorski. Cześć, witajcie. No, dzisiaj będzie troszkę krótsza forma ponownie, więc może od razu przejdźmy do tematu. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Oddaję Ci głos. No, czekamy wszyscy na elekcję, która ma się odbyć, a właściwie już się odbyła, bo 100 milionów Amerykanów zagłosowało korespondencyjnie w tych wyborach i to też jest bardzo ważny fakt, mianowicie będzie on na pewno tytułem do protestów i to niezależnie od wyniku tych wyborów. Myśmy już mówili o tym szczególnym amerykańskim systemie wyborczym, który jest tak systemem dalekim nawet od tej namiastki demokracji, którą cieszymy się, czy mniej się cieszymy w Europie. No bo jest systemem opartym na wyborach pośrednich, na wyborach elektorów, to znaczy dzisiaj mają się zakończyć wybory owych elektorów, których jest tam chyba 580 kilku. Ci elektorzy wybrani w poszczególnych stanach będą dopiero dokonywali w grudniu wyborów prezydenta. Czy oni będą głosowali? Oni teoretycznie są związani instrukcjami, to znaczy jeśli są dzisiaj elektorami, zwolennikami jednego lub drugiego kandydata, potencjalnie, teoretycznie też może jakiś tam inny kandydat z biorących udział w tych wyborach i swoich elektorów prowadzić, ale jak już mówiliśmy w poprzedniej naszej rozmowie, no to generalnie liczą się oczywiście ci dwaj kandydaci, więc mamy sytuację, w której no, ci elektorzy teoretycznie rzecz biorąc mogą zachować się, powiedzmy, nielojalnie wobec instrukcji wyborczych, ale bardzo rzadko się to zdarza. Chociaż podkreślam, i to jeszcze jeden element mówiący o tej trochę takim patologicznym rysie systemu amerykańskiego. Otóż wyobraźcie sobie, że z każdego z tych stanów amerykańskich, mam 51 stanów, z każdego z tych stanów wybierana jest określona liczba tych elektorów. I teraz ta liczba elektorów z reguły odpowiada liczbie kongresmenów z danego stanu. W wyniku wyborów oczywiście mogą być wyłonieni elektorzy reprezentujący jakby różne opcje partyjne, natomiast oni wszyscy, czyli krótko mówiąc, wszystkie głosy z jakiegoś stanu, załóżmy, że będzie tych głosów 20 w sumie, no to wszystkie głosy z danego stanu muszą paść, tych elektorów, na tego kandydata, który zdobył większość owych elektorów, czyli na przykład 9 elektorów mamy popierających jednego kandydata, 11 drugiego kandydata, ale wszystkich 20 musi zagłosować, czy de facto ich głosy są liczone później w tym już wyborze dokonywanym przez te kolegia elektorskie, jako głosy na tego kandydata, którego wybrała większość, prawda, w danym stanie. I z tego wynika w sposób jasny. Mieliśmy już takie przypadki wielokrotnie w historii, że w Stanach Zjednoczonych można, mając mniej głosów, wygrać wybory bez problemu, prawda? Czyli globalnie rzecz ujmując, jak policzymy sobie głosy oddane na tych elektorów we wszystkich stanach, to może się nam okazać, bo jest jeszcze podział dość niesprawiedliwy tej liczby elektorów przypadających na poszczególne stany, może się nam okazać, że będziemy mieli sytuację, w której kandydat na przykład nawet kilka milionów mniej głosów otrzymał, znaczy ci jego elektorzy, a mimo to został prezydentem, prawda? Także no to jest ta specyfika systemu, skomplikowanego systemu amerykańskiego. Jakby się jakimś cudem zdarzyło, że oni nie dojdą do porozumienia, znaczy będziemy mieli sytuację na przykład takiego, no powiedzmy, remisu, czy jakichś głębszych wątpliwości związanych z tym, ilu elektorów zostało wybranych w poszczególnych stanach, w których stanach przeważył który kandydat, to jeszcze mamy dodatkową procedurę, która polega na tym, że wtedy w styczniu dopiero, czyli za kilka miesięcy, wyborów prezydenckich dokonałaby Izba Reprezentantów. Czyli znów też nie społeczeństwo amerykańskie, nie obywatele, tylko Izba Reprezentantów. Są to wybory pośrednie. No? I absurdalność tego systemu polega na tym, że owszem, my mamy takie systemy wyborów pośrednich, czyli wybór, klasyczna wersja, wybór prezydenta przez parlament, na przykład w Niemczech. No, ale w Niemczech, jak wiemy,
funkcjonuje system nie prezydencki, tylko kanclerski, prawda? Czyli ten prezydent ma niewielkie takie czysto dekoracyjne znaczenie, prezydent niemiecki, w odróżnieniu od prezydenta amerykańskiego, gdzie mamy na mocy konstytucji amerykańskiej system, no właściwie czysto prezydencki, z najmocniejszymi prerogatywami prezydenckimi. No i to jest ta patologia właśnie ukryta w systemie, patologia, która no niechybnie doprowadzi, ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, do tego, że za chwilę będziemy mieli mniejsze lub większe zamieszki w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Mhm. Już możemy sobie zobaczyć obrazki z kilku miast, między innymi z Chicago, gdzie miały miejsce już późną wiosną i wczesnym latem duże demonstracje, między innymi w Seattle, gdzie też takie demonstracje się odbywały, możemy zobaczyć, że właściciele, co po niektórych bardziej ekskluzywnych przede wszystkim, sklepów i punktów usługowych zabijają dechami okna wystawowe, bo wiedzą, że za chwilę będą zamieszki. Prawda? Czyli tak czy inaczej, niezależnie od tego, jaki ten wybór będzie i generalnie o tym wyborze też, no możemy się dowiedzieć dzisiaj o tym wyborze, czy możemy się dowiedzieć tam jutro rano, a możemy równie dobrze za kilka tygodni, no bo w Stanach Zjednoczonych przewidziana jest możliwość głosowania korespondencyjnego i liczenie tych głosów oddanych korespondencyjnie, a głosy korespondencyjnie w tym roku oddało około 100 milionów wyborców amerykańskich, czyli no w zasadzie więcej głosów korespondencyjnie oddało niż zgłaszając się do lokali wyborczych, niż w wyborach tych fizycznie bezpośrednich, więc no tak czy inaczej wynik będzie kwestionowany. No i będziemy mieli na pewno duże protesty w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony już słyszymy, że zbierają się prawicowe milicje. Milicje oczywiście są tak nazywane w Stanach Zjednoczonych. No, takie bojówki po prostu. Tak, tak, tak. No ale przyjęło się nazywać tam milicje, znaczy one same się nazywają milicjami, prawda? Więc uzbrojeni broń palną zwolennicy Trumpa już patrolują okolice komisji wyborczych, które będą liczyły głosy. Z drugiej strony też wiemy, że no, i demokraci nie pozostaną dłużni, no bo oni w pewnym momencie niestety przejęli cały ten ruch Black Lives Matter, czyli mamy do czynienia no, w zasadzie z wrogim przejęciem i z próbą wykorzystania jako takiego mięsa armatniego tego ruchu, który na samym początku miał dość sensowne postulaty i cele. Więc i z jednej, i z drugiej strony mamy potencjalnie grupy takich rozczarowanych wyborców, którzy mogą rozpocząć bezpośrednie starcia na ulicach. I ja jestem przekonany, prawie przekonany, że takie starcia będą miały w najbliższych dniach czy tygodniach miejsce w Stanach Zjednoczonych. Więc warto będzie to obserwować, prawda? Te konsekwencje tego kataklizmu, jakim tak czy inaczej będą te wybory w Stanach Zjednoczonych w tym roku, no bo poziom emocji jest ogromny. To są emocje, już mówiliśmy o tym, sztucznie rozbudzone, no bo de facto ci kandydaci aż tak mocno się nie różnią w kluczowych sprawach. Mówiliśmy, że reprezentują jeden i drugi, reprezentuje wielki kapitał, że jeden i drugi de facto reprezentuje skrajny neoliberalizm, więc różnic zasadniczych nie ma. Ale są emocje. Są emocje, które tym wyborom towarzyszą. Jak ktoś oglądał te poszczególne debaty, czy te dyskusje sympatyków tych dwóch najważniejszych kandydatów, najsilniejszych, w sensie finansowym i organizacyjnym, no to widzi wyraźnie, że to się nie skończy w sposób pokojowy wszystko. Co, rzecz jasna, dla całego świata będzie interesującym spektaklem, ale może też, jak już mówiliśmy, co nieco osłabić przynajmniej czasowo zainteresowanie Stanów Zjednoczonych ingerowaniem w innych miejscach naszego świata. To jest w ogóle ciekawy bardzo element. Chyba też ostatnio o tym rozmawialiśmy. Mówisz, że właśnie no, w zasadzie nie ma jakichś szczególnie dużych różnic programowych pomiędzy kandydatami, jednak w internecie generalnie możemy zaobserwować taki ruch, że generalnie różni tam twórcy internetowi i tak dalej, którzy mają dosyć szeroką widownię, a utożsamiający się z taką szeroko pojętą lewicą, właśnie ogromnym wysiłkiem namawiają ludzi do głosowania na Bidena. To jest, moim zdaniem, bardzo ciekawe zjawisko. No, tego to ja nie do końca rozumiem, bo już mówiliśmy, że polityka Bidena w wielu elementach mogłaby być nawet bardziej agresywna niż polityka Trumpa.
przede wszystkim jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Ja myślę, że jeśli już mówimy o dyskursie lewicy, to w Polsce komentującej te wybory amerykańskie, to może warto byłoby sobie pozwolić na odrobinę, może takiego trochę utopizmu, prawda? I przejrzeć listę tych kandydatów, którzy są, a o których kompletnie nikt nie mówi, tam w Stanach Zjednoczonych, którzy zgłosili swoje kandydatury w wyborach prezydenckich, ale którzy reprezentują nieco inne ruchy i no, nieco inną Amerykę, prawda? Oni oczywiście zdobędą pewnie tam parę, nawet nie procent, parę promili głosów, więc nie będą mieli żadnych elektorów, rzecz jasna. Nie można mieć co do tego złudzeń. No ale są tam postacie interesujące. I no, nie wiem, czy ty i nasi słuchacze słyszeliście coś właśnie o tych ugrupowaniach lewicowych, czy nawiązujących do lewicowości w taki czy inny sposób, które tam w Stanach Zjednoczonych funkcjonują. Wydaje mi się, że właśnie w ostatnich wyborach nawet jednego elektora, że tak powiem, dostała przedstawicielka rdzennych Amerykanów, która tam ich reprezentowała, bo budowali tam ten rurociąg taki słynny. W sensie tam były wielkie kontrowersje wokół tego, jakieś wysiedlenia chyba miało być i to był budowany właśnie przez teren ich rezerwatu czy coś takiego. To była dosyć głośna sprawa. To wydaje mi się, że właśnie na przykład taka osoba coś dostała, no ale no oczywiście nic więcej nie ugrała poza jakimś rozgłosem. To jest generalnie problem systemu amerykańskiego. A właśnie a propos sił trzecich pojawiło się pytanie użytkownika Jerzy Putrament. Dobry wieczór. Dlaczego pana zdaniem nie powstała w USA licząca się trzecia siła polityczna reprezentująca tę część społeczeństwa, której obcy są demokraci i republikanie? Czy były poważne próby stworzenia takiej siły? Czy socjaliści mają szansę zaistnieć w wyborach amerykańskich? No więc socjaliści, to jest ciekawe pytanie, bo socjaliści amerykańscy nie dość, że nie mają szansy w starciu z gigantycznymi partiami wspomaganymi, no idącymi w setki milionów dolarów dotacjami z korporacji ogromnych, no to jeszcze są podzieleni. W tych wyborach mamy do czynienia z trójką kandydatów, którzy w mniejszym lub większym stopniu odwołują się do socjalizmu. Taką najciekawszą, na którą ja zwróciłem uwagę z tych kandydatów, jest kandydatura startującej już w wyborach kilka razy, ładnych kilka razy. Ona startowała i jako kandydatka na wiceprezydenta, i jako kandydatka na prezydenta, pochodząca ze stanu Nowy Meksyk, Gloria Lariva. Ta Gloria Lariva to jest przedstawicielka, dzisiaj jest członkinią partii, która się nazywa Socialism and Liberation, czyli socjalizm i wyzwolenie. Bardzo ciekawy program, polecam przeanalizowanie sobie tego programu, który ona proponuje. Jest to program no, naprawdę rewolucyjny, bo tam jest takich 10 głównych postulatów, ja tak na wszystkich nie będę się zatrzymywał, ale jednym z tych postulatów jest na przykład bardzo ciekawym, nacjonalizacja i oskarżenie, postawienie w stan oskarżenia i posadzenie do więzienia bandytów z Wall Street, ona to mówi wprost. Więc ostre sformułowania, postulat nacjonalizacji, program rzeczywiście socjalistyczny, nie żaden reformistyczny, nie żaden socjaldemokratyczny, tylko program faktycznie socjalistyczny. No ona ma mnóstwo innych ciekawych również postulatów. Nas interesującym postulatem, i tutaj byśmy pewnie wszyscy w Polsce mogli ją poprzeć, jest postulat całkowitego wycofania wojsk amerykańskich ze wszystkich krajów obcych za granicę. No, całkowitego co do jednego żołnierza. Ona o tym mówi wprost. Mówi o radykalnym zmniejszeniu budżetu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że teraz to jest prawie bilion dolarów. Na ten rok Trump jeszcze bardziej wyśrubował ten budżet i to jest budżet no, większy niż budżet pozostałych czołowych państw świata razem wziętych, jeśli chodzi o sprawy obronne. I to pomimo oczywiście kryzysu. No. Ona też mówi i
postuluje w swoim programie podatki progresywne, podatki rzeczywiście oparte na takiej klasycznej progresywnym podejściu. Promuje też, bo ty wspomniałeś tutaj ważną rzecz, ona zwraca uwagę też na problemy właśnie tej ludności autochtonicznej Ameryki, czyli Indian, którzy, no to jest też temat na odrębną dyskusję szeroką, ale którzy no, są ludnością tak dyskryminowaną, że no, nawet ten los czarnoskórych Amerykanów jest sielanką w porównaniu z losem ludności indiańskiej, no, zamieszkującej Stany Zjednoczone. No, oczywiście wszyscy wiemy o słynnych tam rezerwatach, o traktowaniu tych Indian w taki, a nie inny sposób. Ja tylko wspomnę o tym i na to zresztą Gloria Lariva zwraca uwagę, że Indianie, wśród Indian, wśród dzieci na przykład indiańskich, aż 33% z nich żyje w skrajnej nędzy, czyli w warunkach poniżej minimum egzystencji. No? Mówimy tutaj tylko o dzieciach niepełnoletnich. Ona też podkreśla takie patologie, jak mnożące się na przykład w ostatnich latach porwania kobiet indiańskich przez różnego rodzaju tam grupy przestępcze, czy handel ludźmi tam uprawiany, no potworne wręcz rzeczy. Ktoś by mógł się zdziwić, że to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, może o tym nie wiedzieć, no ale grupy tej ludności właśnie rdzennej amerykańskiej, grupy ludności indiańskiej są do tego stopnia nieliczne i nie mają właśnie swojej politycznej reprezentacji, że o tym nikt nie mówi. Znaczy, no o ile mamy do czynienia tam z na przykład kilkunastoprocentową mniejszością czarnoskórych Amerykanów, którzy jednak dzięki tej swojej liczebności mogą w jakiś sposób zabierać głos. O tyle tu nie mamy kompletnie żadnej liczącej się istotnej organizacji, która by wyrażała interesy tej ludności. Gloria Lariva stała się to robić i właśnie ta jej partia, o której wspomniałem, która nie bez przyczyny nazywa się, przypomnę, Socjalizm i Wyzwolenie, Liberation. No, tam cały szereg innych ciekawych postulatów u niej się pojawia. Gloria Lariva jest bardzo mocno zaangażowana na przykład w sprawy kubańskie, czyli opowiada się, co napisała, jest autorką książki bardzo poczytnej, nie całkiem niezłej, na temat Fidela Castro, takiej biografii Fidela Castro, która wyszła w Stanach Zjednoczonych, czyli jest oczywiście zwolenniczką całkowitego zniesienia embarga i sankcji nałożonych na przeciwko Kubie. Jest zwolenniczką zwolnienia z więzienia, w którym od wielu lat przebywają już tak zwanych pięciu oficerów kubańskich, których oskarżono na Florydzie wiele lat temu o to, że oni rzekomo prowadzili jakąś tam działalność agenturalną bez żadnych dowodów. Oczywiście mieliby prowadzić tam działalność agenturalną przeciwko Stanom Zjednoczonym na rzecz Kuby i wówczas jeszcze Fidela Castro. No i cały szereg tego typu podobnych postulatów. Ona też napisała książkę o agresji amerykańskiej w Iraku. No i gdybyśmy tak naprawdę, bo możemy sobie z dystansem obserwować te wybory, możemy sobie je obserwować jako taką pewną ciekawostkę. I gdybyśmy tak naprawdę chcieli sobie jako lewica, jako sympatycy lewicy poszukać właśnie czegoś ciekawego do poczytania, bo wiadomo, że ci ludzie, ci kandydaci, tacy jak właśnie wspomniana kandydatka, nie mają większych szans w tych wyborach, ale ciekawe jest ich spojrzenie na Amerykę i sprawia to, że no, widzimy, że tam jest jakiś promil dosłownie ludzi, którzy myślą w sposób lewicowy, myślą całkowicie inaczej niż kandydaci tych wielkich partii korporacyjnych. Ona akurat też wprost mówi o tym, że te partie są tylko i wyłącznie narzędziem, mówię o demokratach i republikanach w rękach wielkich korporacji. Jak już wspomniałem, oni są podzieleni też, prawda? Mm-hmm. Ta lewica amerykańska. Mamy jeszcze, bo jeszcze ciekawostka jest jedna, mamy 51 stanów, jak już mówiłem, czyli 51 kolegiów elektorskich jest wybierane w tym systemie. Otóż, no niestety, kandydatka socjalistyczna uzyskała zaledwie możliwość uczestnictwa w wyborach w 15 spośród tych stanów. Nieco więcej, bo w 30 stanach można zagłosować na Howarda Hawkinsa. Howard Hawkins to jest z kolei kandydat Partii Zielonych. Ta Partia Zielonych się kiedyś nazywała Partią Zielonych Socjalistów. On miał taką
dość ciekawą biografię, jeśli chodzi o tą biografię jego programową, ideową, bo on kiedyś był takim fascynatem i propagatorem prac Maraja Bookchina. Maraj Bookchin to był taki anarchizujący właściwie amerykański teoretyk i filozof. Wymyślił coś takiego, uwaga, brzmi to dość egzotycznie, ale też odstręczająco, jak libertarianizm municypalistyczny. Czyli chodziło generalnie o to, że należało zlikwidować według niego państwo jako takie, państwo federalne scentralizowane i oprzeć się na demokracji bezpośredniej w jakichś takich niewielkich wspólnotach na poziomie miast przede wszystkim, bo on mówił właśnie o tym municypalizmie. No. Więc no to też dość egzotyczny kandydat, z tym, że jego tam popiera oprócz Partii Zielonych go popiera jeszcze partia, niewielka partia socjalistyczna, prawda? Amerykańska, kolejna. No i cóż, obraz byłby niekompletny, gdyby nie trockiści, prawda? Nie wiem, czy słyszałeś o trockistach amerykańskich. Z nazw konkretnych nie pamiętam, ale czasami właśnie coś no obija się mamy o uszy. Tą słynną Socialist Workers Party, czyli Socjalistyczną Partię Robotniczą, związaną z czwartą międzynarodówką. Generalnie są to trockiści, oni też mają swoją kandydatkę, ale ona już tam w zupełnie śladowej liczbie stanów można na nią oddać głos, także to jest już zupełny margines. No jeszcze z ciekawych kandydatów, takich już nielewicowych niestety, mamy słynnego i zresztą bardzo zamożnego rapera Kenia Westa. Kanye West jest no, rzekomo kandydatem tej ludności czarnoskórej, tylko że jak przeczytamy sobie jego program, to on jest no cóż, programem fundamentalistycznie chrześcijańskim, bo on tam opowiada o zakazie aborcji, prawda, tego typu rzeczach. Czego byśmy o właśnie, nie czy on w spodziewali. ogóle startuje jednak? Bo coś właśnie słyszałem o tym, a to myślę... Startuje. Tylko że wiesz, no, on startuje na takiej samej zasadzie jak kandydaci socjalistyczni, o których powiedziałem, czyli no tak. uzyskał możliwość udziału dosłownie chyba w kilku, nawet nie kilkunastu, a w kilku stanach. No? Także te jego poparcie będzie na poziomie jakichś tam promili. No ale nie bacząc na to, o ile początkowo się wydawało, że on może być jakimś takim wyrazicielem tego ruchu właśnie represjonowanych, dyskryminowanych czarnoskórych Amerykanów, ale jak się wgłębimy w jego program, to jest nawet, no cóż, taki PiS na terydach, nie? W sensie tym tego fundamentalizmu chrześcijańskiego, tam jest całkowity zakaz aborcji, zresztą ta jego partia się nazywa dość oryginalnie, śmiesznie, bo to jest takie chyba happeningowe też, Birthday Party. No, czyli partia urodzin, ale nie chodzi oczywiście o urodziny typu właśnie partii urodzinowe, prawda? Tylko chodzi o właśnie wprowadzenie zakazu aborcji między innymi. No on tam jeszcze pewnie mniej głosów zdobędzie, może kasy wyłożył znacznie więcej, to mniej głosów zdobędzie pewnie niż ci, przynajmniej niż Hawkins. Taki egzotyczny celebryta tam pewnie będzie właśnie robić jako, nie wiem, takie wsparcie dla Trumpa. On też się chyba nim fascynował strasznie. Ale jest jedna kandydatka, która jest zarejestrowana we wszystkich stanach, czyli teoretycznie ma możliwość zdobycia kolegiów elektorskich wszędzie. Jest poza Trumpem i Bidenem jedna jedyna pośród tych spoza głównego nurtu. No tyle, że tutaj nie mamy się z czego cieszyć, bo to jest kandydatka partii libertariańskiej. Joan Jorgensen. To jest już też któryś raz ona tam startuje. No ale no, jej postulaty to jest taka. No taki Korwin po prostu. No Korwin Mikke. W sprawach gospodarczych, chociaż wiesz, my jako Polacy, jeśli by nas nie obchodziły losy i życie Amerykanów, których pozbawiono by na przykład dostępu do opieki zdrowotnej, już całkowicie przecież tak są pozbawieni. I do jakichkolwiek innych usług publicznych, takich jak choćby edukacja, to moglibyśmy być zadowoleni teoretycznie, bo ta Jorgensen też się opowiada za całkowitym wycofaniem wojsk amerykańskich z różnych miejsc na świecie, więc mielibyśmy z głowy bazy amerykańskie wtedy, no ale znów, mimo że ona
Teoretycznie, właśnie tak jak mówię, jest we wszystkich 50 stanach, można na jej elektorów zagłosować, no to też wiemy doskonale, bo ona już startowała w wyborach prezydenckich, że pewnie jakieś tam nawet nie procenty, a promile będzie miała. No, tak jak rozmawialiśmy o ostatnim takim kandydatem, który miał rzeczywiście jakieś poparcie znaczące spoza tej wielkiej dwójki, czyli Republikanie Demokraci, to był Ross Perot, ale to był miliarder w latach 90., który po prostu się bawił w ten sposób i wpompował w to niesamowite pieniądze. A jeszcze a propos tych pieniędzy. Jak już chyba też mówiliśmy, w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o wpłacanie ogromnych kwot na kampanie wyborcze. I oczywiście dwaj główni kandydaci wydali setki milionów dolarów. Niektórzy mówią, że miliardy dolarów na swoje kampanie. A teraz zapytajmy, jakimi pieniędzmi dysponują socjalistyczni kandydaci, o których tutaj wspomniałem. Otóż to są kwoty, uwaga, od 20 do 200 tysięcy dolarów. To teraz to nam najlepiej ilustruje cały system, prawda? 20 tysięcy dolarów, no to jakieś tam ile teraz będzie? 70 tysięcy złotych, tak? Przykładowo to właśnie kandydatka Partii Socjalizm i Wyzwolenie. Tyle udało im się zebrać. No? I teraz porównajcie to sobie z miliardami, no, z setkami milionów, miliardami dolarów wypompowywanymi przez wielkie korporacje w kampanii tych dwóch ogromnych kandydatów. I mamy odpowiedź co do tego, jak wygląda demokracja amerykańska, prawda? Oczywiście tych małych kandydatów, tych w szczególności socjalistycznych kandydatów też nigdzie nie widać, prawda? Znaczy oni nie są absolutnie odnotowywani przez żadne media, trzeba głęboko w internecie w ogóle pogrzebać musi wyborca amerykański, żeby w ogóle się dowiedzieć o ich istnieniu. Nie? Tak, ale jak się pogrzebie, to często się na przykład okazuje, że na przykład w skali lokalnej robi jakieś kariery. Gdzieś się właśnie dowiedziałem, ale tu musiałbym właśnie przypomnieć sobie, że w którymś stanie chyba nawet zadeklarowana komunistka jakieś tam stanowisko otrzymała. A to musiałbym właśnie więcej poczytać. A to właśnie... bo ja bym właśnie patrzył na to z tej strony, że cały ten system jest stworzony w ten sposób, że właśnie ci wielcy gracze, którzy mają olbrzymie pieniądze, mogą się w nim wybić. Dlatego być może dobrym pomysłem byłoby jakby obchodzenie go zupełnie naokoło, właśnie skupienie się Amerykanów na tych jakichś takich ruchach oddolnych, lokalnych i tym podobnych. Ponieważ nie zapominajmy, tak, ale... że w Ameryce właśnie jest w miarę żywy ruch związkowy na przykład. No kiedyś był bardziej, ale w porównaniu do Polski to nadal tam właśnie istnieje coś takiego jak związki zawodowe, takie czasami bardzo ideowe i tym podobne organizacje. A to właśnie wspomniana Gloria Lariva mówi o tym, że trzeba ożywić te związki zawodowe, bo ona też wspomina o tym, że w tych amerykańskich związkach zawodowych od czasów kilku ustaw, między innymi słynnych ustaw umożliwiających właściwie lockdown i wyrzucenie właściwie, wymianę pracowników z dnia na dzień, prawda? No bo takie jest prawo amerykańskie, tych, którzy organizują strajk, to te związki są zbyt słabe, tak? I nawet w przeciwieństwie do neoliberalnej Polski, Amerykanie pracujący na klasycznych umowach śmieciowych też nie mają żadnych praw do działalności związkowej. A więc zresztą mówimy o gospodarce, która jest generalnie oparta na pracy śmieciowej. Mówię o gospodarce amerykańskiej. Prawda? Część z tych ludzi to wie. O, tu jest tu też jako ciekawostkę wam powiem, że Howard Hawkins, o którym wspomniałem, no już teraz jest emerytem, ale jeszcze 3 lata temu pracował jako robotnik, jako człowiek pracujący przy załadunkach i rozładunkach w tej firmie kurierskiej UPS. No. Więc generalnie ciekawostką, jeśli chodzi właśnie o tych kandydatów tej lewicy autentycznej amerykańskiej, jest też to, że oni, no przynajmniej ci kandydaci na prezydentów, tak? No bo tam są też kandydaci na wiceprezydentów. Tam z reguły jest fajna taka metoda zastosowana, no bo z reguły jest tak, że kandydat na prezydenta jest właśnie ze środowisk robotniczych, a kandydat na wiceprezydenta jest kimś z tych intelektualistów lewicowych. Więc oni się jakby tak fajnie dopełniają. Jest to taki ciekawy efekt synergii. No swoją drogą,
mimo tego, że on tam zdobędzie jakieś promile, no ale taki Howard Hawkins, no to ja sobie wyobraźmy Howarda Hawkinsa z drugiej strony tutaj w Polsce, tak? No u nas w Polsce nawet w ogóle by nie mógł pewnie wystartować, no. Ktoś, kto nie ma jakiegoś zaplecza i kto jest po prostu zwykłym robotnikiem, no bo najczęściej tak to u nas w Polsce wyglądało. Więc no, to jest też ciekawostka. Natomiast co do możliwości lokalnych tych kandydatów, to no częściowo masz rację, ale to w bardzo małych społecznościach oni mogliby w tych wyborach lokalnych zaistnieć, bo już tych większych, na przykład socjaliści próbowali często swoich sił w różnych wyborach, w dużych miastach nawet, tam w Los Angeles, w San Francisco, w Kalifornii, prawda? Gdzie teoretycznie rzecz biorąc, no mamy tam też problemy społeczne, ale mamy tam powiedzmy mniej konserwatywny elektorat, czyli elektorat dość taki progresywny też pod tym kątem spraw kulturowych, nie? I tam im się udało w tych wyborach takich miejskich osiągać tak maksimum 5%. No? Więc no też niestety, no powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, w kampanii wszystkich poziomów w Stanach Zjednoczonych decydują tutaj wyłącznie pieniądze. Jeśli my mówimy o ludziach, którzy zbierają, jak mówiłem, od kilkudziesięciu tam do 200 tysięcy dolarów na całą kampanię, tą w skali kraju prezydencką, prawda? To teraz sobie wyobraźcie, ile oni mogą zebrać tam na kampanię jakąś w San Francisco, no miejską, prawda? No dużo mniej pewnie, prawda? Bo no siłą rzeczy nie będą im wpłacali, bo to są głównie wpłaty od sympatyków, jakieś takie symboliczne wpłaty, tak naprawdę od członków ich organizacji. No to... Bo oni są szerzej nieznani, nie? My teraz o nich rozmawiamy, a ja podejrzewam, że jakbyśmy zapytali wielu Amerykanów, no nie licząc tych, którzy są zaangażowani w ruchy lewicowe tam, bo oni oczywiście wiedzą, ale jakbyśmy zapytali o te nazwiska, o których dzisiaj mówiliśmy, wielu Amerykanów, czy większość zdecydowanych Amerykanów, to oni by o tym nie słyszeli w ogóle o tych ludziach, nie? Bo to jest natura amerykańskiej kampanii wyborczej, niestety, no? Do której my tak usilnie dążymy, jak widzimy. Ostatnio, bo to znaczy ostatnio, no właściwie, bo po 89 my amerykanizujemy naszą politykę. Jedynym ograniczeniem jest tutaj to, że w Polsce na szczęście jeszcze, przynajmniej oficjalnie, może być tak, żeby korporacje finansowały kandydatów, no ale finansują nieoficjalnie. Także dążymy w kierunku tego wzorca. Tak czy inaczej, mamy naprawdę sytuację, którą jak widzimy z całego tego obrazu, mimo że są tam jakieś małe, fajne, ciekawe środowiska, no to no, chyba nikt nawet przy najlepszych chęciach, najlepszym stosunku do Stanów Zjednoczonych nie mógłby nazwać sytuacją wyborów demokratycznych, prawda? No dobrze, mamy tam 21:33, ty mówiłeś, że musisz zaraz lecieć dalej, więc bardzo Ci dziękujemy za to, że przyszedłeś do nas. Dzięki i do usłyszenia, a obserwujcie, co się dzieje w tych Stanach, przede wszystkim pod kątem tego, czy one będą w miarę stabilne, czy może zaczną się tam, a moim zdaniem zaczną się różnego rodzaju zamieszki. Może to nie jest dobre i nie będzie dobre dla samych Amerykanów, ale być może będzie to pewien oddech dla świata. Słuchacze, oczywiście też przepraszamy, że jest taka krótsza forma. Mam nadzieję, że właśnie nadrobimy to następnym razem. I co? I słyszymy się za tydzień albo w następnej audycji, jeśli...